Rośnie liczba zachorowań na choroby zakaźne. Według najnowszych badań Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej ponownie wracają choroby typu krztusiec. I choć ogólny stan epidemiologiczny województwa jest oceniany jako dobry, to sytuacja może się zmienić, gdy spadnie liczba szczepień. Dlatego rusza kampania profilaktyczna chorób zakaźnych. Karolina Komada. Nowoczesne laboratorium molekularne umożliwia przeprowadzenie wielu badań w zakresie wykrywania chorób zakaźnych. Jesteśmy jednym z nielicznych w ogóle laboratoriów w naszym województwie, które ma możliwość sekwencjonowania materiału genetycznego i wykorzystania tych danych i do celów epidemiologicznych, jak i również do diagnostycznych. A według tych danych obserwuje się wzrost zachorowań na choroby powracające typu krztusiec i mimo, że stan bezpieczeństwa epidemiologicznego w województwie śląskim jest oceniany na dobry, to są pewne obszary do poprawy. Mamy tutaj pewne obszary, które powinniśmy wykorzystać i powinniśmy poprawić. To jest chociażby sytuacja w zakresie szczepień ochronnych naszych obywateli, ale nie zagraża nam w tej chwili jakaś katastrofalna sytuacja ze względu na dramatyczny wzrost zachorowań. Według ekspertów odnotowany wzrost zachorowań na odrę, świnkę, gruźlicę czy krztusiec jest spowodowany bagatelizowaniem tych chorób. Stąd też pomysł na kampanię informacyjno-edukacyjną Mamo, tato, pamiętajcie o moich szczepieniach. Kampania ma przekazywać rzetelne informacje na temat szczepień w profilaktyce chorób zakaźnych. Ta kampania będzie kierowana do przede wszystkim porodówek, przychodni, wszystkich miejsc, gdzie są dzieci, po to, żeby przekonać rodziców, żeby jednak poddawali dzieci obowiązkowym szczepieniom, ale także zwracać uwagę na to, że szczepienia dotyczą nie tylko dzieci, ale także dorosłych. Często wtedy, kiedy w jakiejś rodzinie pojawia się dziecko, warto pomyśleć o tym, żeby także pozostali członkowie rodziny się zaszczepili, po to, żeby zapewnić temu dziecku właściwą ochronę. W ramach kampanii rodzice otrzymają książeczki z kalendarzem szczepień.